Program drugi GOFIN w wersji komercyjnej umożliwia obsługę bazy podmiotów. Baza podmiotów pozwala na definiowanie podmiotów, których dane można wykorzystać podczas wypełniania druków lub wysyłania wypełnionych formularzy na adres e-mail. Ponadto w bazie podmiotów można wpisać dane własne, a w przypadku spółek poza danymi swojej spółki także informacje dotyczące wspólników, członków organów i kontrahentów. W górnym menu programu znajduje się ikona umożliwiająca szybki dostęp do bazy podmiotów. W tym oknie możemy dodać nowy podmiot, zedytować już istniejący lub go usunąć. Okno podmiot pozwala na uzupełnienie szczegółowych danych, wskazanie osób kontaktowych oraz wiązanie podmiotów w relacje. Okno kontakt pozwala na uzupełnienie podstawowych danych kontaktowych. Wprowadzone dane można wykorzystać podczas uzupełniania druków lub wysyłania plików na adres e-mail. Okno relacja między podmiotami pozwala na tworzenie powiązań między podmiotami. Relacje można wykorzystać podczas uzupełniania druków. Oto przykładowe okno z ustawioną relacją wskazującą podmiot pierwszy jako ojca podmiotu drugiego. Na liście relacji podmiotu pierwszego przykładowa relacja zostanie wyświetlona w następujący sposób. Kierunek relacji wskazywany jest przez strzałkę skierowaną w odpowiednią stronę. W zaprezentowanym przykładzie strzałka informuje, że podmiot pierwszy to ojciec podmiotu drugiego. Mechanizm importu danych uruchamia się za pomocą ikony w pasku narzędziowym lub opcji Importuj dane podmiotów do formularza w menu Druk. Uzupełnienie pól w druku danymi pochodzącymi z bazy podmiotów jest możliwe tylko w przypadku druków, dla których taka funkcjonalność została przygotowana. W oknie uzupełniania danych podmiotów wyświetlane są zdefiniowane zbiory pól, dla których należy wskazać wybrany podmiot, dane kontaktowe lub relacje między podmiotami. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno bazy podmiotów. Zaznaczone ikony służą do wskazania podmiotu, jego danych kontaktowych lub podmiotu powiązanego. Wskazanie podmiotu możliwe jest po uprzednim zaznaczeniu go na liście i kliknięciu przycisku Wybierz podmiot lub podwójnym kliknięciu zaznaczonego podmiotu. Wskazanie danych kontaktowych podmiotu możliwe jest po uprzednim zaznaczeniu podmiotu na liście i kliknięciu przycisku Wybierz kontakty lub podwójnym kliknięciu zaznaczonych danych kontaktowych. Wskazanie podmiotu powiązanego możliwe jest po uprzednim zaznaczeniu podmiotu na liście i kliknięciu przycisku Wybierz podmioty powiązane. Więcej na temat programu Druki GOFIN znajdziesz na stronie www.drukigofin.pl.